Cześć! Tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie. Stwierdziłam, żeby tak rozkręcić naszą tutaj społeczność Żyj pełnią życia na tym kanale, to chciałabym wejść z Wami w jeszcze większą interakcję. I stwierdziłam, że skoro w tym roku, o tym zaraz jeszcze będę mówić, za co jestem wdzięczna Bogu w tym roku, ale udało się wydać w tym roku rozmawialniki, między innymi ten właśnie rozmawialnik, część pierwsza, taki uniwersalny, to że przez kolejnych parę tygodni rozpoczniemy każdy odcinek pytaniem. Pytanie, na które ja sama też odpowiem, ale pytanie, które zachęcam Was, żebyście Wy też odpowiedzieli, żebyśmy mogli się chociaż wirtualnie, ale trochę lepiej poznać. Rozmawialnik to jest takie pudełko z 40 pytaniami, które właśnie służą pogłębieniu relacji. To jest takie narzędzie komunikacyjne. To ja losuję pytanie. O, bardzo fajne pytanie. Gdybyś nie miał limitu pieniędzy, na jaki kurs byś się zapisał? Odpowiadajcie w komentarzach. A ja sobie szybko pomyślę, na kurs czego bym się zapisała. Zapisałabym się na kurs robienia różnych słodyczy bez cukru i bez mąki pszennej i takich różnych rzeczy. Bez glutenu, bez nabiału. Chyba bym chętniej zapisać na taki kurs. No właśnie, tak. Więc ja odpowiadam, a Wy napiszcie na kurs czego byście się chcieli zapisać. A ja właśnie chciałabym dzisiaj podsumować jeszcze, skoro jeszcze jesteśmy na początku roku, podsumować jeszcze poprzedni rok i powiedzieć od strony tego kanału, od strony mojego własnego życia, ale też od strony całej fundacji Żyj pełnią życia, o takich ważnych momentach i rzeczach, za które jestem szczególnie wdzięczna Bogu. Jeśli chodzi o kanał, to po pierwsze jestem wdzięczna Bogu, że już minęły 3 lata, odkąd go mogę prowadzić i że naprawdę jest on co tydzień i że się udaje to robić co tydzień. Jestem wdzięczna właśnie za pomoc mojego brata Irka i bratowej Oli, którzy mi pomagają to wszystko robić, szczególnie właśnie moja bratowa, która to wszystko składa potem. Jestem wdzięczna Bogu, że w tym roku poprzednim udało się kupić wreszcie aparat. I to jest naprawdę wielka rzecz dla mnie, bo się właśnie udało uzbierać na Patronite tyle środków, to dzięki Wam mam już własny aparat do nagrywania tych odcinków. Więc bardzo, bardzo jestem wdzięczna Bogu i to był właśnie zeszły rok. Jeśli chodzi o moje życie osobiste, jestem bardzo wdzięczna Bogu za dwie nowe bratanice, które mi się urodziły. U jednego brata i u drugiego brata. Jedna w kwietniu, druga w grudniu. I jest to wielka radość. Uwielbiam być ciocią i to był dobry rok, jeśli chodzi o ten temat. Jestem też wdzięczna za cały rok pisania do tygodnika Idziemy. To była też fajna przygoda, która się na razie kończy, ale bardzo, bardzo cieszę się, że co tydzień mogłam pisać i łącznie powstało od końca 2020 roku aż do początku teraz 2022 ponad 60 moich tekstów i to była fajna przygoda. Bardzo jestem wdzięczna za spotkania z różnymi kobietami, które miałam i też takie jeden na jeden, które się udało w tym roku nowe osoby poznać, ale też spotkać na żywo z pewnymi kobietami, których jeszcze nie znałam na żywo wcześniej, ale też miałam okazję być na kilku spotkaniach online, na których byłam gościem i to była radość. I jeszcze z takich osobistych rzeczy jestem bardzo wdzięczna Bogu, właśnie już wspominałam temat różnych bezcukrowych, bezglutenowych rzeczy. Chwilowo potrzebuję trzymać taką dietę i jestem wdzięczna za blog taki z przepisami bezbez.pl, na którym znalazłam super, mega, hiper przepis na chleb na zakwasie, ale taki pieczony w garnku, który od ponad pół roku mi towarzyszy i jest absolutnie świetny. Nigdy nie wiedziałam, że zamiennik chleba, który jest
właśnie bez glutenu może być tak smaczny. Więc jestem wdzięczna za dziewczynę, która prowadzi tego bloga z przepisami i dzieli się nimi. A jeśli chodzi o Fundację Żyj Pełnią Życia, to naprawdę działo się bardzo dużo dobrego. Każdy rok przynosi nam jeszcze więcej radości, w ogóle nowych rzeczy, nowych wyzwań. W tym roku w grudniu obchodziliśmy 3. urodziny Fundacji Żyj Pełnią Życia, 3 lata od jej założenia. W tym roku była 3. konferencja, na którą udało się przyjechać naszej wykładowczyni aż z Ukrainy, ale jest to Amerykanka, Elisa Petrenko. Bardzo dziękuję Bogu, że w tym roku po raz pierwszy ever w ogóle powstał pomysł i udało się go już zrealizować, jeśli chodzi o kolekcję ubrań Żyj Pełnią Życia. 2 bluzy i koszulka. A tutaj tak na marginesie od razu powiem, że właśnie wybraliśmy nowe kolory i nowe wzory. Nowy kolor koszulki. Koszulka będzie podobna, ale będzie miała inny kolor i nawet inny kolor napisu. I bluzę bez kaptura tym razem. Więc właśnie zostały wybrane i naprawdę niebawem wejdą do sprzedaży. Co jeszcze? No w ogóle jednym z największych projektów właśnie był projekt Rozmawialniki. Udało się wydać rozmawialnik uniwersalny i rozmawialnik Czas dla Dwojga. I to było coś niesamowitego, bo my tego projektu kompletnie nie planowaliśmy. Był w naszych sercach, ale nie było go w planach na ten rok na pewno. Natomiast to, że Pan Bóg skrzyżował nasze drogi z agencją fundraisingową Armiger gdzieś pod koniec lutego poprzedniego roku i potem dał nam możliwość w maju udziału w konkursie na profesjonalną pomoc doradczą w kampanii fundraisingowej, dało nam możliwość zrobienia tej kampanii na przełomie czerwca i lipca i wydania tych rozmawialników. I chcę Wam powiedzieć, że nakłady obu się skończyły. Właśnie jeszcze w grudniu przyszedł nakład nowy rozmawialnika uniwersalnego i jest w drodze nakład Czasu dla Dwojga. Bardzo, bardzo się cieszymy. Rozmawialniki są dostępne cały czas w naszym sklepie. I jeszcze jestem wdzięczna Bogu za wszystkie kursy, które były. Wiosenny kurs, zaczęłyśmy od zimowego. Wiosenny i potem jesienny kurs online dla kobiet. Oraz 3 wielkopostne, adwentowe i wakacyjne mailowe studium biblijne, które się już tak na stałe wpisały w nasz kalendarz. I mogłabym jeszcze więcej rzeczy mówić, ale to tylko trochę. Chciałam Wam po prostu z Wami się podzielić tym, co było dobrego, ale przede wszystkim wyrazić wdzięczność Bogu za to, co robi w moim życiu, na tym kanale i także właśnie w całej Fundacji Żyj Pełnią Życia. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie też znać, za co Wy jesteście wdzięczni Bogu w tym roku. I know he's coming again. I know he's coming.